Wodny patrol gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Świetnie! Nasz wodny patrol ma dziś dość wyjątkowe zadanie. Zabieramy łódź patrolową do farmera Ala. Jakimś cudem farma w nocy została zalana. Wyznaczam Zoomę. Weźmiesz swoją łódź i sprawdzisz pod wodą, co spowodowało zalanie. Zaraz ruszam do wody! A niech mnie indyk kopnie! Robopsie, teraz aktywuj tryb łodzi. Zumo, sprawdź, skąd się wzięła ta woda. Jasne, kapitanie Ryder! Wow! Ale dziwna ta farma. Hej, Ryder, wąż jest tutaj. On wciąż działa. Dobrze, Zumo. Płyń wzdłuż niego do kurka i go zakręć. Gdyby tylko udało się zdjąć ten kamień ze studzienki. Więc to dlatego woda nie odpłynęła. Zablokowany odpływ. Usuńmy ten kamień. Rubble, weź dźwig i usuń ten kamień ze studzienki. Pora wyciągnąć korek z tej wanny. Strasznie wielki ten kamień, ale dam radę. Mam go, Ryder! Lepiej szybko stamtąd uciekaj, Rubble. Wpływająca woda może mieć silny prąd. Jasne, cała wstecz! Dzięki za wszystko, Psi Patrolu. Uratowaliście farmę. Bo gdy was nagle zaleje, to dzwońcie po pomoc. Hej, farmerze Al! Czy ja wczoraj zakręciłem... wodę? Ojcz, wybacz. Każdy popełnia błędy. Słońce już zachodzi. Co zrobimy, jak pojawi się wielki pająk? Co się wtedy stanie? To Psi Patrol! Uratują nas! Dobrze, kapitanie. Wisisz do góry nogami, więc zacznę od ciebie. Chwytak! Szybko, zanim ten potwór pokaże swoją włochatą, straszną, pajęczą twarz! Proszę złapać się deski, kapitanie! Oho, wspaniale, Rubble! Dobrze, pieski, uwolnijcie François! Wyciągnę z sieci pana nogę! Rocky potrzebuje pomocy! Rocky, poleć pod pajęczynę i naciągnij ją chwytakiem. Jasne! Teraz wiem, co czują ptaki! Polećmy w bezpieczne miejsce. Juhu! A co ze mną? Wielki pająk idzie tutaj! Zdecydowanie włochaty cień! O! Dam radę! Proszę się złapać! Trzymam! O, spójrzcie! To ten... Wielki pająk z jaskini? Ha! Dacie wiarę, że baliśmy się tego małego pajączka? Patronaż! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Jak wiecie, stado dzikich królików pojawiło się na naszym festiwalu, więc na tę misję pojedzie Rocky! Wykorzystamy twoją katapultę do rzucania królikom przysmaków i złapania ich do klatki. Zielone znaczy jedz i skacz! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! O, to nie jest kaczka! Spójrz, Julku, to mały króliczek! O, zabiorę go! Chodź, mały króliczku, wiem, że masz ochotę na te marchewki. Mam cię! Dzięki, Rocky! O nie, spójrz! Jest jeszcze jeden! Wąsik siedzi na szczycie diabelskiego młyna! Sky, jesteś potrzebna przy diabelskim młynie z helikopterem i koszem. Wąsik ma kłopoty! Oto pies, który lada! Mam z nim kontakt wzrokowy. Proszę, uważaj, łatwo go wystraszyć. Uwaga, niech nikt się nie rusza! Koszyk! Wolno i spokojnie. No dobrze, mój mały, teraz to wskakuj. Nic ci nie będzie. O super, teraz ja się przejadę. O nie! O, króliki nie latają. Na szczęście pieski, owszem. Niesamowita akcja, Sky! Tak! Udało się jej! Dziękujemy za uratowanie festiwalu, a zwłaszcza pomoc tym małym, cudownym króliczkom. Bo gdy króliki mają kłopoty, proszę zakicać po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Nasz pustynny ekspres z jakiegoś powodu nie zatrzymał się na stacji. Musimy go dogonić i sprawdzić, czemu tak się stało. Więc na tę misję pojedzie Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji. Jest pociąg! Gotowa, Sky? Gotowa, Ryder! Rocky, użyj swojego skanera, żeby zajrzeć do lokomotywy. W tej chwili, Ryder! W lokomotywie nie ma maszynisty. Nic dziwnego, że pociąg pędzi jak szalony, bo nikt nim nie kieruje. Ryder! Rozpoczynam poszukiwania pasażerów z powietrza. Zauważyłaś coś ciekawego? Widzę jakieś rzeczy. Znalazłam pasażerów. Schronili się w starej chacie, ale poryw wiatru zepchnął na drzwi jakieś kamienie i skały, które zablokowały wejście. To tylko wiatr, który tworzy wiry pyłu. Wow! Te wiry są naprawdę silne! Rubble, gdy dojedziemy, weź swój pojazd i usuń wszystkie skały sprzed wejścia, żeby pasażerowie mogli wsiąść do patrolowca. Już się robi! O! Wow! O nie! Chodźcie! Proszę się nie pchać! Dzięki! Pustynny ekspres może wyruszać do kolejnej stacji! Bardzo ci dziękuję, Rocky! Dziękuję wam, Ryder i pieski, za ocalenie pociągu. Żaden problem! I pamiętajcie, gdy pojawią się dziwne duchy, to wołajcie o pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Wally wyszedł z wody i rozrabia w mieście. Ale dlaczego Wally wyszedł z wody? Musimy go znaleźć i posprzątać po nim bałagan w mieście. Na tę misję pojedzie Sky. Weź helikopter i poszukaj Wally'ego, a potem go pilnuj, dopóki nie wróci bezpiecznie do wód Zatoki. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Znaleźliście Wally'ego? Nie. Niby taki wielki mors, a tak ciężko go znaleźć. Ryder, zauważyłam Wally'ego. Jest przy kanale burzowym. Już tam jedziemy. Przetłumaczysz, co mówi Wally? Tęskni za swoim przyjacielem. Nie chce wracać do wody bez kapitana Turbota. Dzięki, Marshall. Sky, Marshall, Rocky, rozpocznijcie poszukiwania. Chase, ty przygotuj objazd dookoła Wally'ego. Zrozumiałem! Pachołki! Znalazłam go, Ryder! Właśnie stoi nad brzegiem urwiska. Dobra robota. Użyj uprzęży, żeby go podnieść z urwiska i zabrać do Zatoki Przygód. Dobrze. Uprząż! Ahoj, Wally! Wyjdź stamtąd, żebyśmy mogli wrócić nad zatokę! Udało się! Teraz zabierzcie Wally'ego z powrotem nad wodę. Tędy, wielki przyjacielu! Ryder, Psi Patrolu, chcieliśmy wam bardzo podziękować, że znów jesteśmy razem. Żaden problem, kapitanie, bo gdy znów ucieknie panu mors, proszę dzwonić po pomoc. Ryder, jak dobrze, że jesteście. Nie możemy znaleźć koźląt. Znajdziemy je, a także naprawimy ogrodzenie. Tak, Rocky? Jasne. Śrubokręt. Zagroda jest znów sprawna. Chodźmy. Pani burmistrz, co tam? Koźlęta farmerki Yumi zjadły mój plażowy kocyk! Już tam jedziemy! Pieski małe są na plaży, musimy je pozaganiać! Jasne! Hej, małe kuski! Mam je na tratwie! Świetnie, ale kto ma tratwę? Ha? Przyszedł przypływ i ją porwał. Akurat jak nie chcieliśmy. Pani burmistrz mówiła, że kozy są tutaj. Tylko gdzie? Jakby stąd odpłynęły? Zumo, potrzebna nam pomoc z wody. Zanurkujemy! Pomoc już jest, przyjaciele! O nie! Ryder, przegryzły wiązania tratwy i każda płynie w swoją stronę. Musimy zrobić coś, żeby trzymały się razem. Kozi bieg! Jak na zajęciach z jogi! Biegiem, kozy, biegiem! Świetnie biegacie, koźlęta! Jeszcze trochę, a ja zepchnę was na plażę! O, koźlęta! Dzięki, Psi Patrolu. Nie ma sprawy, bo gdy uciekną wam kozy do jogi, wołajcie o pomoc. Jedynym miejscem, gdzie koźlęta się wybierają, jest zagroda. Witam, farmerze i farmerko. To, Ace, dasz radę pojawić się w ratuszu dzisiaj o 3:00? O, chętnie, ale nie mogę. Ale musisz. Znaczy... dlaczego? Nie mam samochodu, a przecież nie polecę. Obok ratusza nie ma lotniska. Nie martw się, Ace. Zawieziemy cię na to przyjemnie będzie cię tam podrzucić. Zgoda. Dzięki. Widzimy się o 3:00. Do zobaczenia, pilotko. Jej! Wszystko wygląda wspaniale. O nie! Zapomnieliśmy o prezencie. Musimy coś wymyślić, zanim farmer Al przywiezie Ace na przyjęcie. Przywiezie? Wpadłam na świetny pomysł. Czemu szukamy prezentu dla Ace na złomowisku? Ponieważ ostatnio, gdy tu byłem, widziałem coś odpowiedniego tam. Mogę je naprawić i myślę, że zdążę przed przyjęciem. Zwłaszcza, gdy mi pomożecie. Psiastyczny kolor, Marshall! Dobra robota, pieski! Mam pomysł, jak można go jeszcze ulepszyć. Chyba przyda mi się pomoc, Rocky. Już prawie czas. Tylko dlaczego Sky tak mnie namawiała? Cokolwiek to jest, Ace, musi być naprawdę znaczy wyjątkowe. Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Jej, to mój prezent? Tak! Pieski go odnowiły. Chodźmy! Zabierzmy nowe auto na przejażdżkę! To jest najlepszy prezent na świecie! Ta misja jest nietypowa. Mandy i jej małpki zbudowały w dżungli tor przeszkód i uwięziły tam Carlosa. Pomocy! Naprawdę? Zbudowały tor przeszkód? Tracker mówił, że małpki znalazły jakieś kolorowe narzędzia. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wracaj! Małpkom nie są potrzebne narzędzia! I ty też! Oddaj to! Psi Patrol! Jak dobrze, że jesteście! Chętnie pomożemy, Carlos. Za chwilę cię wyciągniemy. Rocky, musisz zająć się tą klatką. Jasne! Śrubokręt! Dzięki, Rocky. Ryder? To żaden problem, Carlos. Ryder! Carlos! Widzieliście Mandy? Nie, a co? To jest opona z naszego patrolowca. I odzyskajmy narzędzia, zanim małpki narobią więcej szkód. Wow, megafon! Świeże banany! Zapraszamy! Tak! dobra współpraca, ale z was dobre pieski. Dzięki, Ryder i pieski. Znów uratowaliście dżunglę przed małpim chaosem. Bo kiedy małpki biegają z narzędziami, to dzwoń po pomoc. Witam kierowców z Zatoki Przygód. No i gości? Kto to? Nigdy go nie widziałem. Jestem Humboj, najgorszy chłopak w mieście. Nie można korzystać z silników, motorów i żadnych rakiet. A więc na miejsca. Gotowi? Start! Super! Silnik rakietowy! Ale jestem szybki! Jadą za szybko! Jejkuś! Aleks i ten nowy potrzebują pomocy! Ale nie ma takiej szybkiej mydelniczki, której nie dogonimy! Pomożemy ci, Aleks! Zuma za chwilę wepchnie cię z powrotem na tor! Juhu! Dzięki, Psi Patrolu! Pa! Świetnie, Zumo! Zobaczę, jak Chase radzi sobie z Humbojem. Za chwilę cię uratuję! Co? Ja wygrywam! A! Jej! Ups! Jupikaje! I dokąd ja lecę? Aaaa! To burmistrz Hamdinger na rakiecie! Ho, ho, niech ktoś mnie uratuje! Ho, ho. Złapię pana! Tylko bez paniki! Łatwo ci mówić! Ty nie siedzisz na rozpędzanej rakiecie! O! O! Tak! Jak to dobrze, że nie spanikowałem! Mistrzu wyścigu mydelniczek w Zatoce Przygód! Dzięki, pani burmistrz, ale bez psiego patrolu to by się nie udało. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Denny wybrał na obiad najgorsze miejsce. Wysoki kanion, a wiatr obrócił go do góry nogami. Wow! Dobrze, że ma na sobie uprząż, ale i tak musimy mu pomóc. Uwaga, rozkładam sieć! Cześć, Denny! Chyba raczej odważny, Denny. Tak? Wow! Zaraz postawię cię głową do góry. Ostrożnie, nie chcę upuścić tego wyjątkowego obiadu. Jasne, ale musimy cię uratować. Obiad zaczeka. Uf, chwytak! Nieźle, udało się. Czy to jest Ryder? Uwaga, lecę! Ua! Ua! Dzięki za sieć, Chase! Dzięki! Ua! Nie wiedziałem, że ten rower lata! To ujęcie jest najlepsze! Popatrzcie, jak pedałuje w dół! Albo i nie! O! Denny znów ma kłopoty! Pieski, żeby go złapać, musimy współpracować! Sieć! A my pomożemy ci wylądować. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Psi Patrol jest najlepszy. Ale jazda, moi fani! A najlepsze ujęcia tej sztuczki zawdzięczamy Psiemu Patrolowi. Dzięki, Ryder. Hej, bo gdy sztuczka nie wychodzi, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji ratunkowej. Misja policyjna. Królewskie kociaki jechały pociągiem do Zatoki Przygód. Jechały? Czy coś się stało? Ktoś się porwał. Do tej akcji będziemy potrzebni wszyscy. Chase, jesteś psem policyjnym, więc poprowadzisz tę akcję. Przyjąłem. Chase rusza na policyjną akcję ratunkową. A teraz powitajcie ciepło nowych członków naszej katastroficznej załogi. Czemu nie jedziemy szybciej? Och, błagam, kociaki, to nie czas na drzemkę. Do was też mówię, ładujcie. Proszę zatrzymać pociąg, panie Hamdinger. Dobrze, sam to zrobię. Ten pociąg się nie zatrzyma. Chyba mam pomysł. Rocky, Sky, Musicie się znaleźć na dole wzniesienia jak najszybciej. Sky, zrzucisz kolczatkę z helikoptera. Rocky, rozłożysz ją w poprzek drogi. Do roboty! Nadjeżdża pociąg! I gdzie są nasi goście? Elżbieto, Henryku! Witajcie w mieście, kicie! I dziękuję wam, Psi Patrolu! Nie ma za co, bo gdy ma pani problem... Proszę wołać o pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mamy tu poklejoną sytuację. Dwie małpki nadmuchały z gumy drzewnej balony i nagle porwał je wiatr. Musimy działać szybko, znaleźć małpki i uratować. Do tej misji wyznaczam... Tracker. Wykorzystasz swoje umiejętności tropienia i znajdziesz dwie pozostałe małpki. Zamieniam się w słuch. Psi Patrol rusza do akcji! Ryder, znalazłem te dwie małpki! Zostań z nimi. Pomoc jest w drodze. Zgłoś się, Chase. Przydasz się ze swoją siecią, żeby pomóc małpkom stanąć na ziemi. Chase się tym zajmie. Tracker, spróbuj jakoś przekłuć te balony. Chase złapie małpki w swoją sieć. Dobrze, Ryder. Spróbuję. Sieć! Mam cię! O nie! Małpka utknęła w sieci! Jak teraz uratujemy drugą małpkę? Mam już pomysł! Rocky, ostatnia małpka leci w twoją stronę! Będziemy potrzebowali twojej pomocy! Zielone znaczy jedź! Jestem, Ryder! Co robić? Ustaw odkurzacz na wsteczny i wydmuchuj powietrze! O! Zaraz nadmuchamy taki wielki balon, żeby małpka mogła wylądować. Jeszcze trochę większy. O! Dziób tego tukana jest bardzo ostry. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Musimy pomóc pani burmistrz i pani Hamdinger zejść ze skalnej półki. Pomocy! A zatem na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. Ziemia nad urwiskiem jest dosyć miękka, więc możesz się trochę ślizgać. Pojedzie więc także Rubble. Rubble śpieszy na pomoc. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Halo! Pani burmistrz i pani Hamdinger, jak się macie? Och, odkąd jesteście, to lepiej! Dobrze, Ryder, moja lina powinna sięgnąć do półki. Ale w tym miejscu jest bardzo ślisko. Mój dźwig zaraz mu pomoże. Dzięki, Rubble! Wyciągarka! Masz cela, Chase! Lina, zwijaj! Wolno i ostrożnie. Trzymajcie się mocno. Ogromnie wam dziękujemy. Ależ nie ma za co. A teraz poszukajmy pana Hamdingera. O, jak dojść do tego kwiatka? O! Proszę nie, o, ja chcę już do Hami-Mami. Już tu jestem, Hamigami. O, w samą porę. Spójrz, mamo, znalazłem kurzy tulipan. Jej! Brawo! Teraz każdy może nacieszyć oczy pięknem tego tulipana. Dzięki niezwykłej pomocy naszego psiego patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy macie kłopot z tulipanem, wołajcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Dzwon nurkowy François uderzył w statek i utknął na dnie. Zatem do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! I Zuma. Zanurkujemy! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Sky, opuszczaj hak! Hak! Chwytak! Świetnie, na 3. 1, 2, 3! Dobrze, teraz Zumo, odczep hak! Dzwon nurkowy zrobił w burcie statku wielką dziurę. A! Jak ja teraz dostarczę te śmieci do centrum recyklingu? Chase, użyj wyrzutni. Już jadę, Ryder. Rocky, przyjedź ciężarówką. Spotkajmy się na plaży. Pośpiesz się, Zumo. Ty, Rocky, musisz zamienić ten plastik w 2 pontony i bardzo długi wąż do odkurzacza. Wspaniale! Teraz twój pojazd może pływać. Miejsce, w którym wylatują śmieci, jest tu. Widzę, Ryder. Wyrzutnia! Załadowałem do wyrzutni specjalny materiał. Materiał zareagował i zatkał dziurę jak klej. Hej, Rocky, włącz odkurzacz i wessaj te śmieci. Dobra, zrobię to po kolei. Wielkie merci za pomoc. Nie ma sprawy, bo gdy macie kłopoty pod wodą, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. W Zatoce Przygód zabrakło prądu. Jak dobrze, że nasza baza ma dodatkowy generator. Naszym zadaniem jest zrobienie porządku i usunięcie awarii. Na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. A co to? A co tam tak świeci? Panie Hamdinger, proszę wyłączyć ten neon. W Zatoce Przygód nie ma prądu. Nigdy, to dzieło sztuki. Poza tym, kto chciałby wyłączyć takiego przystojniaka? Przykro mi, burmistrzu, ale Zatoka Przygód potrzebuje prądu. A w mieście nadal jest straszny bałagan. Ruszamy, Chase. Cóż, jednej rzeczy Psi Patrol nie przewidział. Naładowane akumulatory. Śmiało, Jumbo. Przy tym mocnym świetle nie widać gwiazd. Skąd się tu wzięło? To niby słońce. O-o! Jeśli ktoś tego nie wyłączy, nie zobaczymy dziś żadnej gwiazdy. Lepiej zadzwonię po Psi Patrol. Dobrze, Sky. Złap neon na hak i ściągnij go z latarni. Zrozumiałam. Hak! Polecisz ze mną, Jumbo. Spójrzcie, planety ustawiają się w jednej linii zgodnie z planem. Jej! To najlepszy widok w kosmosie! Psi Patrolu, dziękuję! Uratowaliście cały dzień! Noc! Nie ma sprawy, Aleks, bo gdy coś za mocno świeci, to wołaj o pomoc! W Simburgu mają poważne kłopoty. Zwierzęta biegają po zamku i musimy je opanować, zanim komuś stanie się krzywda. Jak hrabiemu, który zwisa z gargulca. O, wielkie nieba! Do tej misji wybieram więc Sky. Oto pies, który lata! I Chase. Chase się tym zajmie. Psia misja rozpoczęta. Psi Patrol! Pomóc panu? Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Laserowa ściana! Dobry hipopotam, chodź za mną! Chase, Marshall idzie w twoją stronę z 2 kolegami. Marshall, tutaj! Do zapadni! Ach, to chyba już wszystkie. Ale jak to się stało, że zwierzęta weszły do zamku? Myślę, że to była sprawka Sweetie. Ona ma koronę! I jej nie oddam! Buzzbee? Stój! Wygląda, jakby tonął. Zuma, sprawdzisz to? Ryder, słonica zapada się w błocie. Musimy jej szybko pomóc. Chase, potrzebna nam dmuchana poduszka. Na 3, 2, 1, teraz! Świetnie! Brawo, pieski! Nie złapiecie mnie! Ola, Carlos! Tracker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy. Ten, kto to jest, ma wasz patrolowiec, cały pomalowany w centki. O, to Cheetah! To jaki mamy plan, Ryder? Pieski, przed wami nowy patrolowiec! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robopsie, zabierz nas do dżungli! I zaraz pobyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Cheetah znowu wygra! O, nie jest dobrze! Cheetah chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa! Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić! Robopsie, ustaw się za nią tyłem! Szybko, Rubble, wystaw hak holowniczy! Robopsie, gaz do dechy! Cheetah potrzebuje naszej pomocy! Chwytaki! Dzięki, Ryder. Psi Patrol uratował dziś dżunglę. Bo gdy oszustka Cheetah próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Tracker poszedł sprawdzić coś w dżungli i ślad po nim zaginął. Że mamy wytropić Trackera? Tak jest, więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Teraz możemy już wysłać szpiegulę. Szpiegula! Ślady wielkiej małpy? Wielki Harry! Może on widział Trackera? Sky, spróbuj znaleźć Harry'ego z helikoptera. Chwila! Ryder, znalazłam ich! Wielki Harry ucieka z Trackerem! Chase, podleć do nich naszym dronem. Ajajaj! Uprząż! Gracias, Sky! Co się dzieje, wielki Harry? Chciał, żebym mu w czymś pomógł. Ktoś ma kłopoty! Tędy! Huh? W tych ruinach utknęła jeszcze jedna wielka małpa. To pewnie dlatego wielki Harry cię porwał. Chciał uratować małego Harry'ego. Nie martw się, amigo. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Już wiem. Rocky, przynieś deski, które Carlos używa do naprawy wieży. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Już. Teraz opuść ją do dziury. Ale jest ciężka. Super, udało się! Bo gdy macie kłopoty, wołajcie na pomoc! Uwaga! Oto nowa krowa! Ojej! To nie krowa mleczna, tylko morska. To jest manat. Może nazwę ją Mindy? Mindy Manat. Jest urocza, ale farma to nie miejsce dla manatów. Powinna żyć w wodzie i na wolności. Manaty żyją w wodach przy brzegu i Mindy musi tam trafić. Bagno jest po drugiej stronie wzgórza. O nie, przyczepa! Rubble, wybuduj coś, co zatrzyma przyczepę. Jasne, Ryder! Uważaj! O! Uff. Mindy jest cała i zdrowa. O! W zbiorniku jest dziura. A więc zawieziemy ją najszybciej, jak się da. Mindy, jesteś w domu. I to w ostatniej chwili. Wycofajmy przyczepę, żeby stanęła nad wodą. Ryder, to może być trudniejsze niż myślisz. Sky, przyleć na bagna. Przewieziesz manata do wody. Oto pies, który lata! Okropnie się wierci, Ryder! Chase, Mindy nie może spaść do tych krokodyli. Wiem, co robić, Ryder. Wow, sieć! Witaj w naszej Zatoce Przygód, Oskarze. Cóż, na mnie pora. Żegnam was. Tu jesteś, Oskarze. Chce ci się bić? Działko wodne! Był spokojniejszy, gdy dziobał w auto, próbując dostać się do Cicaletty. A może próbował dostać się do zabawki? O, myślisz, że tęskni za maskotką? Przekonajmy się! Hej, Oskarze, biegnij za mną! Jesteś cały, Marshall? Tak, cały. Ale podczas jazdy tak trzęsło, że chyba spadły mi jakieś kropki. O, spójrzcie! Kucyki witają Oskara w rodzinie. Nareszcie jesteśmy w domu. Dziękujemy, Psi Patrolu. Nie ma za co, bo kiedy macie kłopoty, to... na pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech pieski. Pani burmistrz, Cicaletta, Turbotowie, Denny... Odważny Denny X! Spadli z klifu gdzieś wysoko w górach. Sky, polecisz helikopterem ratunkowym i będziesz dowodzić tą misją. Tak! Oto pies ratunkowy, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Rocky, użyj chwytaka i uwolnij Dennego z lotni. Rubble, zleć do turbotów, a ja zaraz opuszczę linę. Juhu! Super spadochron! Chwytak! Tak! Witajcie! Kierunek helikopter ratunkowy! Juhu! To całkiem ekstremalne! Hurra! Och, o nie! Ten ponton się rusza! Sky! Ponton pani burmistrz spada! Marshall, Zumo, musicie wciągnąć ten ponton na półkę. Ale ślisko! Koło! Złapałam! Dobra robota, Ale ładne uśmiechy i jaki wspaniały widok! To dzięki Sky i pieskom. Bo gdy wspinaczka zmienia się w kłopot, wołaj o pomoc. Mamy bardzo poważną sprawę. Dziadek nie ma syropu, więc pojedziemy do wielkiego klonu po więcej. Mini Patrol rusza do akcji. Drzewo klonowe. Znaleźliśmy je. Teraz odkręcę ten kranik i... Juhu! Świeży syrop! Ale wolno spływa. Może go przyspieszę. Ojcz! Aleks! Hej, dziadku, mam dla ciebie świeży syrop. I to dużo. Urwałeś cały kranik. Ten syrop strasznie się lepi. O-o! Już wiem! Udało się! Zatrzymałem syrop. No, większość. Ale spokojnie, Mini Patrol nam pomoże. Chyba przyda nam się większa pomoc. Sięgniesz do telefonu? Tak, jest już Psi Patrol. Działko wodne. Brrr, zimna woda. Ale już nic się nie lepi. Dzięki, Marshall. Chodźmy, dziadku. Nie, Aleks. Ojcz. Przepraszam! To nic. Musimy naprawić ten kran. Tak, Rocky? Oczywiście, Ryder! Chwytak! Dobrze, Aleks. Wyciągnij palec na 3. 1, 2, 3! Naprawione! Te naleśniki są pyszne. Nie zjem już ani kawałka. No cóż, gdyby nie Psi Patrol, to Aleks i ja nadal tkwilibyśmy w tym lesie. Tak, dzięki, Ryder. Bo gdy się przykleisz do drzewa, to dzwoń po pomoc. Cześć, kapitanie. Jak przebiega wizyta babci Tilly? Nie najlepiej. Psotny delfin zabrał ją na pełne morze. Wow, jest już daleko na morzu. Ale spokojnie, nie ma takiego delfina, którego nie dogonimy. O, delfinku! Ty chyba nie odwieziesz mnie na flądrę, prawda? Trzymaj się, babciu Tilly! Uratujemy cię! Uff! Ależ wy jesteście mili! Chase! Zumo! Płyńcie! Chase! Tak! 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 Zuma! Tak! Tak, tak. No to gdzie jest ten delfin? Hej, pieski! Tam popłynął! Dobrze, panie delfinie, zawracamy! Babcia nie może się utrzymać! Chase, pora na przynętę! Tak jest! Wyrzutnia! Przynęta za burtą! Juhu! Świetnie, Chase! Dobrze, Zumo, zabierz babcię, jeśli spadnie do wody. Jasne! Juhu! Juhu! Najpierw na delfinie, a teraz na motorówce? On nie ma nawet połowy mojego talentu. Prawda, kociaki? Każdy mógłby ładnie zagrać, gdyby tylko miał taką gitarę. No tak. O, moja gitara! Nie ma jej! O, musimy ją znaleźć! Lepiej zadzwonię po Psi Patrol. Hej, co wy robicie? Nie chcecie słuchać mej wspaniałej muzyki? Wracajcie tu z tą gitarą! Tutaj jest! Mam ją! Wow. Moja gitara! Dla pojazdów jest za stromo. Musimy wbiec! Wezwę pomoc. Sky, przyda nam się podwózka. Jasne, Ryder. Oto pies, który lata. Jest w środku pnia! Wyciągnę ją chwytakiem! O! Chwytam! Moja gitara! O! Gustavo! O, pomocy! Czy ktoś wołał pomocy? Uprząż! Wszystko dobrze, Gustavo? Jestem cały dzięki Sky, ale moja gitara nadal jest w tym pniu. Nie na długo! Łap! Chwytak! O, tu jesteś! Dziękuję, Psi Patrolu! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mechaniczny rekin połknął pana portera. Nie ma nad nim kontroli. Więc na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. I Rocky. Zielone znaczy jedź. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Panie Porter, czy wszystko dobrze? Z odważnym Dennym jest nam tu trochę za ciasno. Z odważnym Dennym X oraz z małym Bobrem. Spokojnie, zaraz was wyciągniemy. Chase, to wygląda na dobre miejsce. Świetnie! Wow. Sieć! O nie! Pani Marjorie! Jabłko? Ryder, jak zatrzymać tego metalowego potwora? Chyba wiem. Sky, przylecisz tu z elektromagnesem, będziesz musiała złowić rekina. Oto pies, który lata! O nie! On zaraz wpłynie do wody! Udało jej się, tak! Hej, silnik się wyłączył! Nie! Rocky, znajdź coś miękkiego do lądowania. Szybko! Miękkie do lądowania! Już się robi! Dobrze! Zeskakujcie! Tylko po kolei! Wow! Ho! Ha, ha! Bo gdy znów was pożre lądowy rekin, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Hobbs, nowa kangurzyca Winatów, skacze po całym mieście. Wyrzuciła Aleksa na samą górę diabelskiego młyna. To był wielki skok. A teraz Hobbs zginęła. Marshall, zabierz drabinę i pomóż zejść Aleksowi. I Chase, użyjesz umiejętności tropienia i poszukasz tej kangurzycy. Psi Patrol rusza do akcji. Marshall, wiesz, co masz robić. Chase, ruszaj na poszukiwania kangurzycy. Szybciej, Marshall, bo spodnie się! O-o, już jestem! Wow! Jesteś cały? Tak? Dzięki, Marshall! Widzę ją! Megafon! Hobbs, chodź tu, Hobbs! Wracamy do domu! Myślę, że ona czegoś tutaj szuka. O, Cicaletta? Ale jeśli Cicaletta jest tu, to znaczy, że kangurek jest z panią burmistrz w kanionie. Panie burmistrz! Mamy poważny kryzys! Sky, Rocky, szybko do pięknego kanionu. Ja przyjęłam! Ojej! Sky, złap ich swoim hakiem. Mam was! Sieć! O nie! Niezwykłe! Bardzo dobrze, pieski! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Carlos i Tracker twierdzą, że brzydki zapach płoszy zwierzęta z ich domów. O, fuj! A biegną tak szybko, że tej małpce stała się krzywda. Marshall, zabierzesz apteczkę i pomożesz zranionej małpce. I Sky, Musisz zabrać helikopter i sprawdzić z powietrza, co powoduje ten zapach. Psi Patrol rusza do akcji. My znaleźliśmy Trackera. Ryder, Marshall, jak dobrze, że jesteście. Marshall, sprawdź nogę tej małpki. Rentgen! Wygląda na to, że nie ma złamania. Wystarczy, że owinę bandażem. Fuj! Sky, czy wiesz już, co to za tajemniczy zapach? Jestem nad bagnem. Wygląda na to, że z wody wydobywa się wiele zielonych baniek. To z nich wydobywa się ten brzydki zapach. Dobra robota, Sky. Marshall, świetny opatrunek. My jedziemy sprawdzić bagna. Te bańki to gaz z bagien. Stare rośliny i drzewa gniją pod wodą i wydzielają śmierdzący gaz w postaci tych baniek. Sky, zrób śmigłem silny podmuch i przegnaj je nad bagna. Dobry pomysł, Ryder. Już wszystkie bańki poleciały. Czuję świeże powietrze. Chase, Marshall, jest czysto. Możecie przyprowadzić zwierzęta z powrotem. Dobrze, Ryder. A my zaczynajmy fotosafari. Są tu zwierzęta, które chętnie nam zapozują. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. W strojach roboczych. Dzięki, że jesteście już gotowe, pieski. Coś zniszczyło chatkę wujka Otisa. Biedny wujek Otis. Potrzebujemy na pokładzie wszystkich łap, żeby odbudować chatkę i dlatego to będzie... budowlana akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie ekspert, który poprowadzi pracę. Rubble i jego ratunkowy pojazd budowlany. Rubble śpieszy na pomoc w budowie. Psi Patrol rusza do akcji. Rubble! Właśnie! Wyszedłem, żeby nakarmić mojego znajomego bobra i nagle... BAM! To poważna konstrukcja, wujku Otisie, ale ratunkowa ekipa budowlana da sobie radę. Najpierw uprzątnę plac budowy. Nie sam, tylko z wami. Marshall, użyj walca, by wyrównać grunt. Zumo, weź świder i nawierć kilka dziur. Użyj wyciągarki, żeby postawić ściany. Wyciągarka! Dobra robota, ekipo budowlana. Świetnie! Niech mnie! Ta budowla to prawdziwe arcydzieło! O, no nie! Przecież tym robotem nie da się sterować! Nie chcę, żebyś mi tu tańczył bugi-wugi! Chcę, żebyś poszedł do mglistej osady! O, już tu są! Ten gigantozaur jest tak wielki, że zaraz coś zniszczy! Nie tańcz już! Proszę uważać, pani burmistrz! Gigantozaur odpali kolejną kulę ognia! Słyszałem krzyki, co jest? Wielki jaszczur? Jedź! Cicaletta! Już upieczone. Sky, znajdź tego gigantozaura! Skrzydła! Ryder, znalazłam potwora! Gdzie on jest? Obok bazy! Psi Patrol, zbiórka w bazie! Szybko! Uratujmy Cicalettę! Opuść okno! Nie ruszaj się, Cicaletto! Szybciej, Marshall, zaraz wystrzeli! Cicaletto, wskakuj! Jedź! Teraz celuje do nas! Szykujcie się, pieski! Łapcie za węże! On zaraz... Węże są! Woda jest! Teraz trochę w lewo! W lewo! Tak jest! Trzymajcie! Marshall, pieski! Zatrzymaliśmy robota! Tak! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Aleks utknął na tamie bobrów. O nie! Musimy też przeprowadzić przez tamę łososia. Nie możemy jej jednak zniszczyć, bo to dom bobrów. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! I Rubble. Rubble, śpieszy na pomoc! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Spójrz, Piszczku, to jest Psi Patrol. Sky, zabierz Aleksa w bezpieczne miejsce. Rozumiem, Ryder. Rubble, zacznij kopać rów wzdłuż koryta rzeki. Wtedy woda i łosoś ominą tamę. Jasne! Uprząż! Dzięki, Sky, udało się! Dobra robota, Sky. Jak ci idzie kopanie, Rubble? Trochę zbyt wolno. Popatrzcie! O, to przecież jest cała wycieczka łososi. Musimy je szybko przepuścić przez tę tamę. Wybaczcie, ale potrzebuję więcej czasu. W porządku, Rubble. Nikt nie spodziewał się tu tylu ryb naraz. Gdyby ta tama była trochę niższa, łososie mogłyby przeskoczyć. Albo mogą skakać wyżej. Zapraszamy was na powietrzną atrakcję, nasi rybi przyjaciele. Taka niezwykła wyrzutnia ryb może się bardzo przydać, kiedy bobry znów zbudują kolejną tamę na rzece. Ha! Dzięki, Psi Patrolu. Żaden problem, kapitanie Turbot, bo gdy masz problem z łososiem, to dzwoń po pomoc. Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Kieł porwał 2 małe smoki i to my musimy je uratować. Ale musimy bardzo uważać, ponieważ smocza mama także ich szuka. Więc na tę misję pojedzie... Sky. Oto rycerski pies, który lata! Dobrze! Rycerskie pieski ruszają do akcji. Utknęłyście? By! Następnym razem pomyślcie, zanim stopicie ogniem wszystkie pianki. Hej, małe smoki! Kto jest głodny? Pomożesz? Już jedziemy, Kle. Rycerskie pieski, jednak będę potrzebował was wszystkich. Zaraz tam będziemy, rycerzu Ryder! O nie! Smocza mama myśli, że chcemy skrzywdzić jej maleństwa. Rocky, użyj chwytaka i spróbuj złapać ten wóz. Jasne! Machajcie! Tak! Ja spadam! Chase, teraz ty! Smocza sieć! Dużo lepiej. Nie ma za co, smocza mamo. I pamiętaj, gdy twoje dzieci utkną w lepiących się piankach, to rycz na pomoc. Jeszcze raz dzięki za chleb. Pa! Chyba jestem przewrażliwiony, ale ciągle czuję jego świeży zapach. Co się tu dzieje? Uwaga! One lecą w tę stronę! Sky, mamy tu stado krów odlatujące w domku. Przyleć helikopterem i to szybko. Oto pies, który lata! Ryder, widzę latający domek! Sky, możesz je zmusić, żeby nim wylądowały? Jest tu coraz więcej miłośników chleba. Sio, sio! Bettino, tracisz wysokość! Musimy się przygotować na awaryjne lądowanie. Chase, zabierz wszystkich z ulicy. Rocky, przygotuj jakieś lądowisko. Jasne, Ryder! Dobra robota, pieski. Sky, spróbuj teraz postawić go delikatnie na ziemi. O nie! Tak! O, dobra robota! No, Ryder, nie wiem, jak mam dziękować tobie i pieskom za tę najlepszą akcję ratunkową w historii! To nic takiego, farmerze Al, bo gdy wielki kawał chleba porywa wasz dom, to dzwońcie po pomoc. Czy to był sen? Ryder, odkryłem nowy podwodny wulkan! A złe wieści są takie, że utknęliśmy! Stoimy na kraterze, który zaraz wybuchnie! Pomóż! Pani burmistrz, szybko wypłyńcie na powierzchnię! Pod wodą jest wulkan, który zaraz wybuchnie! Ciekaletto? Gdzie jesteś? Popłynę po nią, obiecuję! To zbyt niebezpieczne, musicie się wynurzyć! Dobrze, liczę na ciebie, Marshall! Kapitanie, François, zaraz was wyciągniemy z wulkanu. To działa! Wyciągnęli nas! Ryder, możemy popłynąć sami, uciekajcie stąd! Tak jest! Zumo, schowaj chwytaki! O-o! Tu jestem, Cicaletto! Mam cię! Marszal! Trzymaj się! Dzwon wystrzeli w górę! Wow! Musimy działać szybko, zanim dzwon nurkowy roztrzaska się o wodę. Gotowa, Sky? Oto pies, który lata! Marszal, mam tu spadochron! Złap za hak! Nasz niebezpieczny upadek został powstrzymany. Bo gdy macie kłopoty, to dzwońcie po pomoc. Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Płomień zamroził wejście do wieży zegarowej i uwięził księżniczkę oraz hrabiego. Ale to jest super! Więc na tę misję pojedzie Rocky. Zielone znaczy jedź! I Sky. Oto rycerski pies, który lata! Dobrze! Rycerskie pieski ruszają do akcji. Ostrożnie, tu jest super ślisko. Łap, palnik! Ryder, tutaj Sky! Znalazłam ich! Nie róbcie tego! Nie róbcie, a może trochę lodu? O-o! To było twarde lądowanie. Ale dość ciepłe powitanie. Cześć, maleństwa! Odlecieli stąd, Ryder, ale dowiedziałam się, dlaczego płomień zieje lodem. To przez te niebieskie pianki. Dzięki za informację. Jak twój helikopter? Będzie dobrze, bo pomogą mi nowi znajomi. Te smoki naprawdę cię lubią. A co z drzwiami, Rocky? Psiastycznie! Dobra robota. Brawo! Jesteśmy wolni! Uciekli nam! Możemy już wrócić na zamek, żeby się ogrzać. Cały lód się stopił, a wielki Benji jest nakręcony. Pora więc powiedzieć: dziękujemy, rycerskie pieski! Nie ma sprawy, wasza wysokość, bo gdy macie kłopoty, to... po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Coś dziwnego dzieje się w Zatoce Przygód. Znikają wszystkie medale. To brzmi dość tajemniczo. Będzie mnóstwo pracy dla detektywów. Potrzebny nam będzie zespół prowadzony przez naszego eksperta, Chase'a. Zrozumiałem. Psi Patrol rusza do akcji. Och, Ryder, musicie znaleźć te medale. Rocky, ty poszukaj śladów tutaj. Się robi. Nawet najmniejszego śladu. A co u ciebie, Marshall? Nie ma tu nic poza płatkami kwiatów. Coś zauważyłem. Myślę, że musicie tu przyjść. Spójrzcie tam, gdzie wisiał złoty medal. Futro kota. Ale na ziemi nie ma śladu łapek. Nie ma śladu łapek, ponieważ kotki przeleciały w powietrzu. Aż z kwiatów pospadały płatki. Ale jak mamy złapać tych latających bandytów? Chyba mam plan. Przynieście mi je! Wow! Stać w imieniu prawa! Proszę oddać medale. Nie, one są moje! Moje! Ratujmy pana Hamdingera! Sky, nie strać go z oczu! Rozumiem! Myślę, że zmierza w kierunku wąwozu kaktusów! Wow, sieć! Idealnie! A teraz oddajcie mi medale! Przykro nam, są dla tych, którzy zasłużyli. Och, dziękuję ci, Chase, i wam, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy znikają wam medale, to dzwońcie po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.